Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym Daily Vlogu. No oczywiście, zaczynamy ten dzień, kochani. Powiem tak, rano jak się obudziliśmy, był taki szron na samochodach. Max wyszedł na chwilę na balkon i mówi: słuchaj, zima już przyszła. Ja mówię: co ty gadasz? No mówi: no chodź szybko, zobaczysz. Rzeczywiście, słuchajcie, było dzisiaj z rana kilka stopni. Nawet dodam więcej, kaloryfer w łazience się załączył. Więc to oznacza, że tak, mamy jesień w pełni i za chwilę będzie zima. Ale piękne za to słońce i naprawdę zapowiada się cudowny dzień. Co prawda temperatura ma podbić do 15 stopni, no ale zobaczymy, jak to będzie. Natomiast ja już jestem wyszykowana do wyjścia, bo jadę za moment na Wilanów w pewne miejsce, które zaraz Wam pokażę. No, zdradzę Wam, że jest to sklep. O, żeby tak było. I oczywiście kosmetyki też tam muszą być. No bo jak? A w planach mam dzisiaj do zrobienia dużo rzeczy, więc najpierw jadę tam, później wracając stamtąd chciałabym podskoczyć jeszcze na zakupy do Biedronki, bo dzisiaj jest poniedziałek, a w lodówce pustka po weekendzie, więc trzeba zrobić jakieś zakupy. No i w drugiej części dnia zabieram się wreszcie za porządki jesienne w szafie. To jest czas najwyższy, to jest ten moment, muszę to zrobić i Wy zrobicie to dzisiaj ze mną. Także co? Jedziemy, a później ogarniamy dalszą część dzisiejszego filmu. Ale zanim jeszcze wyjdę z domu, wiele z Was dopytuje mnie: Anita, kiedy wróci seria filmów modowych 7 dni, 7 stylizacji? Wróci. Słuchajcie, wróci i w tym miesiącu będzie taki film, więc będę pomału go dla Was przygotowywać i nagrywać te październikowe stylizacje. Natomiast jeszcze przed wyjściem pokażę Wam, co mam dzisiaj na sobie. To jest sweterek z Zary, który kupiłam kilka lat temu, z takimi, widzicie, bufiastymi rękawami, krótki. Pod spodem mam bluzeczkę taką, podkoszulkę białą na ramionczkach, pasek pinko, stary jak świat jeansy z Zary. I dzisiaj zakładam botki, właśnie te czarne takie z ćwiekami. O, widać. Dobra, zaraz założę resztę i pokażę Wam, jak wyglądam dzisiaj w całości. Okularki Gucci są. Płaszczyk Michael Kors jest. Torebka Elisabetta Franki też jest. Jestem cała, gotowa, zwarta do wyjścia. Jadę, a wy jedziecie ze mną. You can't come around just as you please. Pretend to wear your heart on the sleeve. Claim me to have found. A zobaczcie, moi drodzy, tutaj na miejscu możemy również zobaczyć moje ulubione opaski od Lawaszka. Często mnie pytacie o opaski, które mam we włosach, na głowie, takie właśnie z koralików. I to jest, proszę bardzo, Lawaszka. I tutaj na miejscu też macie te opaski, więc możecie sobie popatrzeć, poprzymierzać i coś dla siebie na pewno znajdziecie. O, patrzcie, moi drodzy, coś nowego, czego ja jeszcze nie znam. Tutaj też wyciągnęłam taki fajny, ciekawy produkt, kolagen. Co to takiego? Co to za seria? To jest fantastyczny zestaw, który nazywamy już zabiegiem, nie tylko zwykłą pielęgnacją, ponieważ on jest na działanie wspaniale, zregeneruje nam włosy po lecie, więc na jesień. O! Jest to must have i to jest szampon z odżywką, ale również
Jako maskę stosujemy maskę kolagenową, która ma właściwości nawilżające i niebywale wygładzające strukturę włosa. Świetnie, a to, ten produkt, to jest... Dokładnie, to jest kolagen, tak, to jest kolagen. Znamy dobrodziejstwo kolagenu, stosujemy, lubimy, prawda? Tak jest, tak, dla urody, więc na włosy jak najbardziej. No to świetnie, słuchajcie, to musicie się tutaj koniecznie wybrać i sobie zobaczyć tę serię, kupić, przetestować i przekonać się o efektach. Zobaczcie, kochani, tutaj na miejscu też mamy minisy, proszę bardzo. Są te, które zabieram ze sobą zawsze na wakacje do Włoch i bardzo często Wam pokazuję. Naprawdę starczają na kilka użyć i są niezastąpione. A tutaj z kolei są produkty od K18, które też bardzo często Wam pokazywałam i na przykład te szampony. To jest świetna sprawa, naprawdę u mnie bardzo dobrze te dwa szampony sprawdzały się, jeśli chodzi o oczyszczenie włosów. O, tutaj mamy właśnie detoks szampon, oczyszczenie, doczyszczenie. Wiecie, że ja uwielbiam nakładać masę lakieru na włosy i te dwa produkty u mnie fantastycznie się sprawdzają. Ta maseczka też u mnie się super sprawdziła, no i zobaczcie, mama też całą serię Moroccan Oil, między innymi moją ukochaną maskę. Nie no, patrzcie na to, wracam do domu i co ja widzę? Borowiki! Słuchajcie, minęłam się z Massimo, bo tak, ja właśnie wróciłam i wiem, że on zabrał motor i pojechał na Bączku do swojego kolegi, bo jest piękna pogoda i stwierdził, że chce ją wykorzystać i przejechać się na motorze, ale nie powiedział mi, że wracając z pracy zrobił zakupy. Czyli kupił borowiki, gdzieś pewnie na trasie. Powiem Wam, że już się obawialiśmy, że w tym roku nie będziemy mieć grzybów, bo w naszej okolicy tutaj nigdzie ich nie było. W Świętokrzyskim teraz też nie było, czyli jak byliśmy w Malinowym Raju, tam też na drodze, na trasie nikogo nie było, kto sprzedawał grzyby. Być może coś tam się podziało, jeśli chodzi o grzyby, ale powiem Wam, że słabiutko, słabiutko. No i proszę, udało się. Mam piękne. No zobaczcie, jakie okazy. No przepiękne. I teraz się zastanawiam, co będę robić dzisiaj po południu. Czy będę ogarniać szafę, czy będę ogarniać grzyby? Grzyby ogarnięte, to teraz biorę się za zrobienie czegoś słodkiego. Tak, tu mam jabłka, które będę ścierać. Zaraz Wam wszystko pokażę, ale tak mnie naszła ochota na coś takiego trochę w klimacie jesiennym. Na pewno nie zgadniecie, co to, więc oglądajcie dalej. Przygotowałam już sobie ciasto francuskie, podsmażyłam jabłka, teraz przełożę je tutaj, zwinę w taką, wiecie, roladę i będę robić takie, no powiedzmy, a la cynamonki, ale to nie są cynamonki, no bo wiadomo, ich nie robi się z ciasta francuskiego, natomiast zaraz zobaczycie, jak to fajnie wyjdzie. You can ride through town.
w czasie, kiedy robią mi się moje cynamonki i pachnie w domu tym cynamonem cudownie, to pomyślałam, że zrobię sałatkę z makreli. Już ją sobie tutaj przygotowałam. Ogórki, szczypiorek, majonez, jajka mi się tutaj robią i jeszcze myślę, że dodam kukurydzę. Moi drodzy, wyszło tak jak zwykle. Rano planowałam zrobić porządki w szafie i ich nie zrobiłam. Nie zrobiłam, bo po południu wzięłam się za gotowanie, za pieczenie, za grzyby, za pranie, za prasowanie, czego już tutaj nie widzieliście. Więc mnóstwo różnych rzeczy do zrobienia i już po prostu zrobiło się tak ciemno i późno, więc stwierdziłam, że dobra. Dzisiaj porządku w szafie nie będzie, chociaż patrzę na tą szafę i powiem wam, że może jutro się za to zabiorę. No zobaczymy. W każdym razie muszę to ogarnąć, bo robi się coraz zimniej. I czas wyciągnąć po prostu jesienne rzeczy. Co pipeta? Chodź tutaj, no pokaż się. No pokaż się, weszła mi tam pod siedzenie. Pipeta. O, jestem. Proszę. Jestem w filmie dzisiaj. Jestem. Proszę, połóż się tutaj. O, na szlafroczku moim. Tak? Kot, słuchajcie, też już odczuwa zimno, bo już chodzi po różnych miejscach, tam gdzie na przykład jest kaloryfer, gdzie ma jakieś swoje kocyki, się tam układa. Ale tak sobie pomyślałam, że na zakończenie tego dzisiejszego vloga opowiem wam, co mi się dzisiaj przydarzyło. A mianowicie pewna sytuacja, która po prostu mówię, do czego ten świat, słuchajcie, zmierza. Jacy ludzie są wygodni i czasami są bezczelni. Słuchajcie, mówiłam wam, że miałam podjechać do Biedronki, zresztą widzieliście, na zakupy. Przed tą Biedronką jest parking samochodowy, który jest, musicie to sobie wyobrazić, mamy parking z miejscami samochodowymi, tak jakby na środku placu, który można objechać z każdej strony. Stoją dwie latarnie pomiędzy tymi miejscami, gdzie ustawiamy samochody i te samochody stoją w dwóch rzędach. Te miejsca, powiem wam, są takie, no, powiedziałabym, ciasne. No, ale że ja jeżdżę moim małym bąbelkiem Fiatem 500, to tak naprawdę nie mam problemu, żeby gdzieś zaparkować. No i podjeżdżam, słuchajcie, do tej Biedronki i widzę, że po prostu parking pełny. Ale było jedno miejsce, a mianowicie, jak kończą się miejsca postojowe, to pomiędzy pierwszym a drugim miejscem stoją latarnie. I te latarnie mają takie słupki w koło, żeby nie wjechać w latarnie. Przez to też te miejsca samochodowe są tak jakby krótsze. No bo wiadomo, nie da się wjechać do samego końca, bo mamy te słupki wokół latarni. I to jest też idealne miejsce, w które wciśnie się mój bąbelek. Więc mówię, oho, dobra. Stał samochód na pierwszym miejscu, gdzie później był już wyjazd. Później było to właśnie jedno, drugie miejsce przy tej latarni, gdzie było takie krótkie. Mówię, idealnie, bo mały wjedzie i nie będzie wystawał dupką na zewnątrz. Więc to jest miejsce dla mnie i obok stał samochód. Ten, który zaparkował na trzecim miejscu, tak zaparkował samochód, że przy tych liniach, które dzielą miejsca parkingowe, był prawie przy samym końcu do mnie. Być może zaparkował tak samochód, podejrzewam, być może, dlatego że to miejsce było wolne i zazwyczaj te miejsca są wolne, bo tak jak mówię, one są na taki mały samochód, więc miał dużo miejsc, dużą przestrzeń, żeby sobie po prostu wyjść i mógł też zrobić miejsce dla samochodu, które można było postawić na czwartym miejscu. No więc ja wjeżdżam, słuchajcie, parkuję i nie mogłam się przysunąć bardziej do linii na prawo, no bo mówię wam, stał ten samochód, żeby ten kierowca też mógł wsiąść.
Więc wjechałam praktycznie centralnie. Pomiędzy jedną a drugą linią była przestrzeń. No i jak wjeżdżam, widzę, że na pierwszym miejscu siedzi facet w samochodzie z włączonym silnikiem i robi tak do mnie. Ja mówię, co, o co mu chodzi? Czy nie wiem, czy ja mam światła wyłączone w samochodzie? Czy coś zrobiłam nie tak? Jeżdżę od tylu lat, mówię, o co mu chodzi? No i słuchajcie, zatrzymałam się i otwieram szybę, a facet do mnie z tekstem otwiera drzwi swoje, od swojej strony. Już, słuchajcie, to jest w ogóle hit. Bo zamiast zaparkować tak, jak wszyscy parkowali, czyli tu jest Biedronka, tu jest wejście do Biedronki, wyobraźcie sobie, tu jest wejście do Biedronki, a tutaj ustawiają się samochody, wjazd jest w ten sposób, więc wszyscy ustawiają się w tą stronę, czyli do przodu, przodem samochodów w kierunku Biedronki. A gościu stał w ogóle w odwrotną stronę, tak? Więc on, żeby wyjść z tego samochodu, musiał otworzyć drzwi na mnie, czyli na kierowcę, tak? I on do mnie z tekstem, wyobraźcie sobie, że on nie będzie mógł wysiąść, bo za blisko niego zaparkowałam i że mam się przesunąć. Mnie totalnie, słuchajcie, wryło i mówię do niego tak: przepraszam, stoi pan na włączonym silniku, z telefonem w ręce, a grzebie coś na telefonie. Skąd ja mam wiedzieć, czy pan wychodzi, nie wychodzi? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę sobie wyjść z samochodu i zobaczy pan, jak zaparkował ten obok. No to gdzie ja mam jemu zastawić, żeby panu było dobrze wyjść? Mam wyjechać samochodem, bo pan się tak ustawił w odwrotną stronę i tak sobie zaparkował. Słuchajcie, jak ten facet na mnie siadł? Że jestem jakaś nienormalna. Że ja powinnam zrobić tak, jak on uważa, a nie tak, jak ja chcę. Że to on ma wyjść z tego samochodu, a nie ja. Wyobraźcie to sobie? I gościu na mnie krzyczy przed tą Biedronką, że ja się powinnam, że ja mam wyjechać, że ja mam się ustawić inaczej, a w ogóle to najlepiej było, żebym zaparkowała w ogóle w innym miejscu. Ja po prostu zaczęłam się śmiać w pewnym momencie i mówię, pan sobie chyba jaja robi. Pan sobie po prostu robi jaja. I poszłam, słuchajcie, do Biedronki. Olałam gościa i poszłam do Biedronki. No więc gościu odjechał i zaparkował sobie w innym miejscu. Wyobrażacie sobie? Odjechał, bo miał włączony silnik, na telefonik tutaj w ręce, szybka odsłonięta, więc zasłonił szybę, odjechał, zaparkował sobie w innym miejscu. Jacy ludzie są dzisiaj, słuchajcie, bezczelni. Po prostu bezczelni. Bo on chce, bo on sobie tak zaparkował samochód i on z niego nie wyjdzie. Ja mam się domyślać, że on wyjdzie z tego samochodu i pójdzie do Biedronki, bo siedzi na włączonym silniku z telefonem i coś tam sobie grzebie, więc ja mam się domyślać, że ten facet za chwilę wyłączy silnik i wyjdzie z samochodu i pójdzie do Biedronki, więc rozumiecie? Ja mam się domyślać, że tak jest. Już nie mówiąc o tym, że zaparkował w drugą stronę, więc to nie jest moja wina, bo to nie ja się źle ustawiłam i nie ja zaparkowałam. Już nie mówiąc o tym, że wcisnęłam się w małe miejsce, gdzie nikt tak naprawdę nie parkuje, bo mam mały samochód i mogę sobie na to pozwolić, ale wiecie, muszę zostawić tego gościa, który jest obok mnie, bo on zaparkował tak, a nie inaczej, żeby on nie mógł wejść do samochodu, że najlepiej to, żeby wchodził od strony pasażera, tak, bo on sobie tak zaparkował, więc ja mam mu zrobić pozłości, a jeszcze niech mi obije w ogóle samochód, wchodząc do siebie, jak będzie się próbował zmieścić, obije mi drzwiami, to już w ogóle będzie hit i w ogóle będzie super. Ja po prostu czasami, wiecie co, zastanawiam się, co ludzie mają w głowach, bo naprawdę widzi facet, że wciskam się w małe miejsce, w które on nie mógłby wjechać, bo był dużym samochodem. Zaparkował tak, a nie inaczej. Stoi na włączonym silniku, grzebie coś w telefonie. Miejsce dalej ma wolne, więc może się przesunąć, już nie mówiąc o tym, że sam mógł się troszkę przesunąć swoim samochodem, albo zaparkowałby inaczej, żeby mógł wyjść od strony drogi, gdzie nie ma żadnego samochodu, żadnego, bo on był na pierwszym miejscu, ale nie, bo to ja. Bo wiecie, bo ja jestem kobietą, a kobiety nie potrafią jeździć, nie potrafią parkować, więc to ja mam służyć temu facetowi. Po prostu czasami mi się w głowie nie mieści, jacy dzisiaj są ludzie. Nieuprzejmi, nieżyczliwi,
chamscy. Wyobrażają sobie nie wiadomo co. Wydaje mi się, że nie wiem, pozjadali wszystkie rozumy, że im wszystko wolno i wszystko można. Ja nie popełniłam absolutnie żadnego błędu. Zmieściłam się na moim miejscu. Wyszłam z samochodu. Słuchajcie, nie wrzeszczałam na faceta. Normalnie próbowałam z nim rozmawiać, wytłumaczyć mu, że nie ma innego wyjścia i tak dalej, ale nie, wiecie, bo ja jestem kobietą i chyba faceci mają takie przekonanie, że wszystkie kobiety są takie same, nie wiem, bo im się wydaje, że nie wiem, mężczyźni to są idealni pod względem prowadzenia samochodów, parkowania samochodów, a przecież najwięcej wypadków to powodują kobiety. No tak, my nie potrafimy jeździć i parkować. W głowie mi się to po prostu, słuchajcie, nie mieściło. Weszłam do tej Biedronki i się śmiałam. Oczywiście on później do tej Biedronki też wszedł. Jeszcze tak przeszedł obok mnie, słuchajcie, ostentacyjnie, tak wiecie, że co to nie on, tak? A kim ja jestem? Ludzie po prostu przestali być dla siebie życzliwi, przyjemni. Ale do czego zmierzam? Dlatego, że kiedy zdarzają się nam takie sytuacje, warto zawsze zachować, słuchajcie, spokój. No ja się śmiałam, ale mówię, warto zawsze zachować spokój. Niech sobie gościu powrzeszczy, bo ja i tak wiem, kto miał rację. Ja nie zrobiłam nic złego, więc niech sobie powrzeszczy. Nie wiem, może ma w domu źle, może na tym telefonie jakąś wiadomość otrzymał, co go zdenerwowało, wyprowadziło z równowagi. Nie wiem. Nawet w takich sytuacjach bądźmy dla siebie życzliwi. Jeśli ta druga strona dla nas nie jest, to wy po prostu okażcie zimną krew, nie wiem, poker face, cokolwiek. Pokażcie, że was to nie rusza, nie dotyczy i że macie to gdzieś. Bo po co się denerwować w takich sytuacjach i po co sobie uprzykrzać życie? Bo założę się, że gdyby to był na moim miejscu jakiś mężczyzna, to wyszłaby z tego jakaś gadka, jakaś, nie wiem, może jakaś dyskusja z tego wszystkiego i nie byłoby ciekawie. A tak, w związku z tym, że ja jestem kobietą, to po prostu wyszłam z tego ze śmiechem. O, i takie podsumowanie. Słuchajcie, już sobie zrobiłam ziółka, zaraz sobie włączę jakiś film na Netflixie i kończę ten dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało. I oczywiście, kochani, widzimy się w kolejnym filmie tutaj na moim kanale, ale ja oczywiście zapraszam was również na Instagram, gdzie jestem codziennie. Buziaczki, pa!